serdecznie. Nazywam się Mariusz Róg. Pracuję w firmie Axiom od prawie 6 lat i dzisiaj chciałbym wam powiedzieć troszeczkę o tym, jak w praktyce przetwarzać gigantyczne zbiory danych. Generalnie skupię się na ich przesyłaniu, żeby... Mam tylko 30 minut, więc nie mogę całego tego tematu ugryźć tak, jakbym chciał, ale myślę, że wyjdziecie tutaj stąd mądrzejsi. Ale korzystając z okazji, chciałbym powiedzieć też, czym jest Axiom, czym się zajmujemy. W tym kontekście też przedstawię pewien problem, z jakim się mierzymy każdego dnia i przede wszystkim problem, którym się mierzy mój zespół, pracując nad jednym z, myślę, że kluczowych produktów Axiomu. No i powiem, jak rozwiązaliśmy ten problem, tak? Będzie troszeczkę kodu, ale nie za dużo, więc nie wychodźcie jeszcze. Dobrze, czym jest Axiom? Axiom jest to firma, największa firma, o której nigdy nie słyszeliście. To jest zdanie z anglojęzycznej Wikipedii. I to jest prawda, ponieważ Axiom kryje się za gigantycznymi markami, takimi jak Facebook, Google, General Motors, hotele jakieś, Skype, naprawdę jest ich dużo. Ja miałem bardzo duży problem ze zrobieniem tego slajdu, bo po prostu się nie mieściły, więc wybrałem tylko naprawdę parę. Bawienie się obrazkami w pamięci nie jest fajnym rozwiązaniem, by the way. No właśnie, pracujemy dla gigantów. Jednym z takich gigantów na przykład jest Walmart, który pewnie nie słyszeliście, a przynajmniej część z was nie słyszała. Jest to największa sieć dystrybucyjna w Stanach Zjednoczonych. Chodzi o hipermarkety. Dla nich pracujemy od około 40 lat. Tak, 40 lat. Axiom powstał w 1969 roku i wtedy już zaczął się zajmować IT. Więc sobie wyobrażacie, jak dużo doświadczenia mamy w tym, co robimy. No właśnie. Axiom też jest firmą globalną. Nie tak, że jest firma, która ma siedzibę w Pruszczu Gdańskim i w Indiach, w jakimś małym mieście i mówi, że jest globalna. My jesteśmy globalni, bo nasi klienci są globalni. Mamy biura we wszystkich najważniejszych kontynentach, obu Amerykach, Brazylia, Stany Zjednoczone oczywiście, Europa przede wszystkim, Zjednoczone Królestwo, Niemcy, Polska, Francja, Chiny, znaczy Azja, przepraszam. Mamy biuro w Chinach, koło Szanghaju i Australia, oczywiście koło Sydney, ale też mamy parę innych mniejszych. Generalnie musimy wspierać klientów globalnie, tak? Więc musimy być globalną firmą. No ale tak naprawdę czym się zajmujemy? Forrester Research, firma opiniotwórcza firma z Doliny Krzemowej, określiła Axiom jako największego dostawcę usług marketingowych na świecie oraz technologii z tym związanych. I to jest prawda. My się zajmujemy marketingiem dla naszych klientów, ale my nie tworzymy kontentu jako takiego. My umożliwiamy im analizę, umożliwiamy im technologicznie to, z czym muszą się zmierzyć, umożliwiamy im zarządzanie tymi danymi. Generalnie chodzi o to, że Axiom zajmuje się danymi. Przede wszystkim danymi marketingowymi, ale też i danymi innymi. No dobra. Ale też troszeczkę to się zmienia, bo wcześniej byliśmy firmą, która była skoncentrowana na klientach, tak? Teraz też jesteśmy. Ciągle klienci do nas pukają drzwiami i oknami, żebyśmy tylko im pomogli rozwiązać pewne ich problemy. Ale 2 lata temu Rada Nadzorcza postanowiła troszeczkę zmienić tor podążania. Postanowiono wymienić pracowników na poziomie C-level, czyli wszystkich CEO. Zatrudniono śmietankę z gigantów takich jak Microsoft, Google, MySpace, Electronic Arts, pewnie słyszeliście, HP. Są to osoby, które kształtują teraz strategię Axiomu. Ale na czym to polega, co oni wnieśli i po co była ta zmiana? Można to zawrzeć w 3 literach. AOS, Audience Operating System. Jest to nowy produkt Axiomu,
W tym kontekście będę opowiadał też o dużych danych, więc nie usypiajcie jeszcze. Który jest tak naprawdę platformą do zarządzania całym flow marketingowym naszych klientów. Dzięki niemu nasi klienci są w stanie zaprojektować kampanie marketingowe, je wysłać, są w stanie analizować potencjalnych lub istniejących odbiorców, czyli tych konsumentów, są w stanie wiedzieć, co oni potrzebują i jak bardzo ich produkt trafi. Macie, niektórzy z was mają iPhony, niektórzy z was macie Samsungi. To właśnie to. To są te produkty, z którymi ci giganci się do nas zgłaszają. Tak? I AOS jest odpowiedzią na to, w jaki sposób oni powinni to robić. Z punktu widzenia technicznego, bo to was pewnie zainteresuje, jesteśmy w traku development, AOS jest to zbiór produktów unifikowanych, modelu self-service. No i jednym z takich produktów, o którym chciałbym powiedzieć, tych podsystemów, jest to, co robimy u mnie w zespole, czyli audience propensities. No dobra, czym jest propensity? Propensity angielskiego oznacza skłonność. Skłonność do jakiegoś zachowania, czy to skłonność do lubienia jakiejś określonej marki samochodu, tak? Czy to BMW, czy to coś. Skłonność do na przykład oglądania jakiegoś typu telewizji, czy też skłonność do posiadania jakiegoś hobby, nie? Generalnie wszystko, co można określić przez zachowanie klienta w sklepie, na stronie, offline, online. Cały jego zestaw skłonności behawioralnych i na przykład jak zareaguje na nową wersję iPhone'a. O, fajnie będzie. No. Ale czym tak naprawdę jest to? Nawet sobie nie zdajemy sprawy, znaczy każdy z nas myśli, że jest unikalny w skali miasta, kraju, świata, nie ma drugiej takiej innej osoby. To jest prawda, wiadomo, nie? Ale to też jest nieprawda, jeżeli chodzi o świat marketingu, świat konsumenta. Tak naprawdę bardzo łatwo każdego z nas, posiadając odpowiednie atrybuty, zakwalifikować do pewnej grupy klientów. Tak naprawdę nie trzeba bardzo dużej ilości tych danych, aby stwierdzić, czy ty kupisz iPhone'a, czy kupisz coś z Androidem. Przepraszam, że skoncentrowany jestem na telefonach, ale myślę, że potraficie zrozumieć, że chodzi też o inne produkty. No właśnie. Takie zachowanie w Audience Propensities modelowane jest użyciem tak zwanych modeli regresyjnych. Jeżeli ktoś z was się zajmuje statystyką, wie czym są. Generalnie są to wielowymiarowe równania matematyczne, bardzo skomplikowane czasami, tworzone z użyciem algorytmów sztucznej inteligencji, jak sieci neuronowe, jak jakieś algorytmy uczące się. Takie równanie opisuje pewne zachowanie potencjalnego klienta albo istniejącego klienta, tak, w jakiejś przestrzeni. Nie? My takie równanie, taki model zamykamy w jednym z trzech możliwych języków opisowych. Pierwszy z nich to jest Predictive Modeling Markup Language, drugi to jest SAS, a trzeci to jest R. Dokładnie Revolution R. Jeżeli ktoś z was się zajmuje statystyką, na pewno też te pojęcia są mu znane, tak? No nie będę o tym dużo mówił. Generalnie mamy jakiś opis pewnego zjawiska. No i jak to, no i jak już mówiłem, to są wielowymiarowe równania, które przyjmują dosyć dużo danych. No i tutaj powstaje pewien problem, o którym próbuję wam go przedstawić i jak sobie z nim poradziliśmy. O co chodzi w tym problemie? Przykładowo. Jak to wygląda w ogóle od strony flow. Używamy jakiegoś środowiska orchestracyjnego, czyli tego uruchomieniowego, czy to będzie Hadoop, czy to będzie DataStage, czy to będzie jakiś interfejs transakcyjny, na przykład z użyciem restów. Klient prosi o modele, o te propensities,
Z reguły nie jeden model, ale wiele tych modelów. My musimy te modele zasilić danymi, które Axiom ma, które Axiom pielęgnuje, które Axiom update'uje. No i na wyniku mamy właśnie te propensities. Zastanów się nad konkretnym przykładem. Ostatnio jeden z klientów poprosił o 3800 modeli statystycznych. O każdy z nich, tam policzyłem na produkcji, ma średnio 21 wymiarów, 21 wejść. Średnio takie wejście ma około 31 bajtów. I poprosił, żeby obliczyć te modele dla całej populacji Stanów Zjednoczonych, czyli 242 miliony osób. No i powstał pewien problem, ponieważ szybkie mnożenie wyszło tyle. To w przybliżeniu dla tego jednego klienta, na jego żądanie, a dokładnie teraz co miesiąc, musimy przetworzyć pół petabajta danych, tak? Robimy to dla tego konkretnego klienta na 376 rdzeniach przy konfiguracji mniej więcej takiej, prawie 50 serwerów, każdy z nich 8 rdzeni 3 GHz i 32 GB RAM-u. No i to działa przez ponad tydzień. I to jest tylko jeden klient, tak? Jeden mały, znaczy, dobra, nie mały, ale jeden klient. Tych klientów mamy multum. I co zrobić, żeby system, który musi przetwarzać tak duże ilości danych, tak, musi mieć pewną komunikację, tak, i przede wszystkim musi być stabilny. Jak to w ogóle zrobić? Są trzy kroczki do tego, bardzo proste. Pierwszy z nich to jest architektura. Przez dobrą architekturę ja rozumiem architekturę mikroserwisową, bardzo popularny buzzword teraz, tak? Oznacza mniej więcej, że system, który się tworzy się jako system składający się z malutkich komponentów, które są niezależnie, mogą być niezależnie skalowane w dowolną dłuż czy wszerz, jak tam wolimy, i te systemy między sobą rozmawiają. W naszym przypadku audience propensities serwis są na poziomie modeli. Obecnie mamy około 9000 modeli na produkcji. Każdy z nich może być dynamicznie uruchomiony, dynamicznie wyłączony na żądanie. No to wyobraźcie sobie, jak złożony taki system jest. No. Druga sprawa, ponieważ mamy bardzo dynamiczny system, bardzo dynamiczną architekturę, potrzebujemy też dynamicznej infrastruktury, tak? To jest drugi kroczek. I przez dynamiczną infrastrukturę, ja rozumiem wirtualną infrastrukturę, czyli musimy mieć możliwość uruchamiania serwerów na żądanie, tak aby system no, nagle się nie wyłożył, kolokwialnie mówiąc. Używam do tego naszych data centers, które mamy na wszystkich kontynentach, w Stanach Zjednoczonych, w Europie, w Azji i w Australii chyba powstaje albo już jest. No i tam w Stanach jeszcze kolejne będą. Nie wiem, może w Polsce będzie, zobaczymy jak to będzie. No więc musi być ta infrastruktura wirtualna. Oczywiście też wspieramy się Amazon Web Services, jeżeli ktoś z Was korzysta, bardzo fajne, ale niestety opóźnienia między serwerami są dosyć duże. Ale można to oczywiście naprawić, kupując te droższe. To już kwestia biznesowa, nie? Czy to tam się opłaca. Trzecią kroczkiem jest system. Musimy zbudować system, który jest w stanie takie coś udźwignąć. I tutaj potrzebujemy zdolnych deweloperów, którzy to robią. No i przede wszystkim tej architektury i dobrych frameworków. No. No i na tym się skupię troszeczkę. Nie mogę powiedzieć dużo, ponieważ w toku tworzenia Audience Propensities zostały zgłoszone trzy wnioski patentowe i do tego jestem zobowiązany tajemnicą handlową, ale myślę, że mogę powiedzieć, co jest fundamentem, jeżeli chodzi o Audience Propensities, jeżeli chodzi o tę komunikację między tymi między tą gigantyczną liczbą serwisów. Generalnie na początku tworzenia tego systemu szukaliśmy czegoś, to będzie przede wszystkim szybkie, po drugie stabilne, wiadomo, tak, nie stać nas na to, żeby to było niestabilne i przede wszystkim umożliwiało przetwarzanie równoległe, tak. To jest odpowiedź
znaleźliśmy bibliotekę, framework o nazwie ZeroMQ. Dobra, ma w nazwie MQ, czyli to jest następny Message Queue albo Enterprise Service Bus. Nie, to nie jest coś w rodzaju Enterprise Service Bus, jak na przykład Mule, czy coś w tym stylu. ZeroMQ zostało stworzone przez firmę iMatix. Oni się zajmują, koncentrują się na systemach finansowych czasu rzeczywistego, tych, które działają na giełdach światowych, tych, które działają w bankach. Tworzyli sobie ZeroMQ na własne potrzeby, a potem opublikowali to światu. Są częścią gigantycznego community, które wspiera ten system. I, no więc czym jest? No i przede wszystkim też mają poczucie humoru, bo określili w dokumentacji, że ZeroMQ to jest to, tak? Ma w sobie słowo socket, nie wychodźcie jeszcze, nie będę mówił o latach 80. Generalnie, czym to jest, tak? ZeroMQ jest biblioteką zapewniającą przesyłanie zerowym opóźnieniem. Okej, to nie jest prawda, to opóźnienie zawsze jest, ale jest bliskie zeru. To jest bardzo istotne. Nie tracimy czasu na kablu. Nie tracimy go dużo na kablu. Naprawdę to opóźnienie jest bardzo minimalne. Do tego jest to biblioteka do przesyłu danych oparta na kolejkach, tak? Dzięki temu nie martwimy się o to, że dany węzeł zostanie przeciążony. Po prostu, jeżeli kolejka jest pełna, system nie będzie przyjmował więcej wiadomości, zostanie rutowany gdzieś indziej. Kolejna istotna rzecz. ZeroMQ jest frameworkiem do przetwarzania równoległego, rozproszonego, współbieżnego, tak? Jest bardzo proste, co zaraz pokażę na przykładzie. Będzie to zwykły client server. Jest open source i jest dostępny dla każdego. iMatix bardzo, bardzo wspiera to community. No i jak to wygląda w praktyce? Żeby stworzyć klienta ZeroMQ, trzeba stworzyć kontekst ZeroMQ. Bardzo prosta sprawa. Określamy mniej więcej, na ilu wątkach ma ten kontekst pracować. Potem stworzymy socket ZeroMQ. Nie jest to taki sam socket, jaki jest w tym standardowym przetwarzaniu. Nie. My się nie martwimy naprawdę o tak niskopoziomowe rzeczy. Ustawiamy jakieś atrybuty na tym sockecie. Łączymy się do jakichś interfejsów. Uwaga, niespodzianka, wysyłamy, sprawdzamy, czy się wysłało, odbieramy odpowiedź, sprawdzamy, czy odpowiedź jest pusta, nulem, whatever, zależy od języka. To wszystko. Nie martwimy się współbieżnością, nie martwimy się o sprawdzaniu wiadomości. Jak to wygląda po stronie serwera? Praktycznie identycznie. Tworzymy kontekst, znowu kontekst ZeroMQ, tworzymy ten nieszczęsny socket. Włączymy ten socket do odpowiednich portów. Proszę zwróćcie uwagę na tą drugą linię. W tym wypadku nie używam protokołu TCP. Za co o tym powiem, o co chodzi. Jak to serwer ma jakąś pętlę, wiadomo. Odbieramy wiadomość, sprawdzamy, czy jest nulem, wysyłamy odpowiedź. To wszystko. To tak naprawdę są, ale oczywiście to nie jest dokładnie ten kod, ale to jest kod z produkcji, który wziąłem. Nie martwimy się o przesyłanie. Dlaczego? Ponieważ ZeroMQ jest to biblioteka, która dużo rzeczy dla nas załatwia. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o wiadomości, zapewnia, że wiadomość jest atomowa. Co to oznacza? To oznacza, że uwaga, że otrzymamy wiadomość albo jej nie otrzymamy. I to wszystko. Nie martwimy się o tym, że ta wiadomość zostanie zniekształcona, że dostaniemy pół wiadomości, albo początek, albo koniec. Wszystko jest w ramach biblioteki, tak? Ona to wszystko obsługuje. Wiadomości mogą być wieloczęściowe, jeżeli chcemy. Wyobraźmy sobie use case, na przykład robimy system do przetwarzania obrazów, jakie detekcja twarzy czy czegokolwiek i wysyłamy taki gigantyczny obrazek na wiele serwerów, właśnie z użyciem ZeroMQ. Każdy z tych serwerów przetwarza swoją część, zwracana jest odpowiedź. Bardzo łatwo dla implementacji. Wiadomości ZeroMQ mają metainformacje o sobie. System wie, znaczy biblioteka, framework wie, skąd pochodzą i dokąd zmierzają. Dzięki temu są bardzo łatwe w rutowaniu, proksowaniu czy w analizowaniu.
Czyli tak naprawdę mamy pełną funkcjonalność ASB, jeżeli byśmy tego chcieli, możemy to zaimplementować. ZMQ nie interesuje to, co wysyłamy. Wszystko jest traktowane jako tablica bajtów, tak? Ale preferowanym protokołem jest Google Protobuf i tego właśnie używamy. Nie wiem z jakich przyczyn, ale tak po prostu autorzy, może ktoś im zapłacił za reklamę. Generalnie ZMQ nie interesuje, co wysyłamy. Tak? To może być obrazek, to może być klasa, to może być jakaś serializowana klasa, to może być, nie wiem, kod, cokolwiek. No właśnie, wcześniej widzieliście, że używam różnych protokołów. Generalnie ZMQ potrafi tworzyć sokety na różnych protokołach, standardowo TCP, jeżeli wysyłamy coś po sieci. Możemy użyć też protokołu, który zapewnia nam komunikację międzyprocesową. Wyobraźmy sobie, że na serwerze mamy uruchomione wiele heterogenicznych systemów albo jakichś aplikacji, które muszą ze sobą rozmawiać. Bardzo proszę, między tymi procesami wewnątrz jednego serweru możemy zaimplementować taką komunikację. Możemy zejść jeszcze poziom bliżej i tą komunikację zaimplementować na poziomie wątków, to właśnie ten protokół. Do tego jest fajny feature, o którym chciałbym powiedzieć, mianowicie możliwość wysyłania tak zwanych multicastów. Jeżeli mamy przeciążoną sieć albo wysyłamy bardzo, bardzo dużo do wielu serwerów to samo, możemy zaimplementować to w ten sposób, że robimy tak zwany broadcast. Przecież to nie jest taki broadcast, jak wiemy, z sieci. Wysyłamy wiadomość i jesteśmy zapewnieni, że ta wiadomość dotrze. Tam są fajne mechanizmy sekwencyjne do weryfikowania, czy wiadomość doszła. I jeżeli tak się nie dzieje, to klient poprosi o tą wiadomość jeszcze raz. Więc oszczędzamy na przepustowości sieci. Tak? Jeżeli macie taki problem, że wasza sieć nie wytrzymuje tego, co potraficie wysłać, to może jest rozwiązanie dla was. To, o czym powiedziałem przed chwilą, to był zwykły wzorzec klient-serwer, klasyka gatunku. ZMQ ma też inne wzorce, na przykład umożliwia użycie zwykłych kolejek, znaczy, przepraszam, wzorca publisher-subscriber, jeżeli taką funkcjonalność potrzebujemy. Do tego umożliwia wysyłanie z użyciem tak zwanego pipeline pattern, czyli kolejki. Czyli tak naprawdę nie dość, że to jest ASB, tak, bo możemy to w ten sposób zaimplementować, to też jest kolejka, bo też możemy to w ten sposób zaimplementować. Do tego ZMQ wspiera wiele innych wzorców, przedstawię na przykład dwa bardziej zaawansowane. Jeżeli chcemy zrobić system, który proksuje pewne dane w zależności od kontentu, tak, analizuje, przepuszcza albo nie, jak tam sobie zażyczymy. Jest to też możliwe z użyciem właśnie tych dodatkowych soketów, jeżeli pragniemy. Możliwe też używanie wzorca dealer router. To jest chyba najbardziej utylizowany wzorzec, taki korzystamy audience propensities. Dlaczego? Ponieważ ZMQ jest biblioteką bardzo inteligentną. Ona zapewnia nam, że te wiadomości będą rutowane i przetwarzane fair. To jest dokładnie słowo, fair queuing. Czyli nie będzie takiego czegoś, że nagle jeden serwer przeciąży nam wejście, a inny nie będzie mógł zapukać. Nie, to wszystko będzie rozłożone sprawiedliwie. Wzorzec dealer router jeszcze wewnątrz naszego przetwarzania decyduje, gdzie to wysłać, które serwery jest najmniej obciążone na podstawie tam swoich algorytmów. No i naprawdę fajnie to działa. Skala jest gigantyczna, na której to używamy i naprawdę i iMatics używa tego też na gigantyczną skalę, więc naprawdę jeżeli macie problem z czymś stabilnym, co będzie przesyłać, może ZMQ to jest coś, czego potrzebujecie. Jak zaczęliśmy pracę na Audience Propensities, ZMQ było w wersji 2.2. To mniej więcej spis funkcjonalności. Nie jest to skomplikowany framework. To jest naprawdę lista rzeczy, które musicie przeczytać, aby praktycznie opanować ten framework. Obecnie jest w wersji 4.0. Jest bardzo, bardzo mocno wspierany przez community, przez iMatic, jak już powiedziałem. No i przede wszystkim funkcjonalność rośnie, tak?
nie jestem aż tak na bieżąco, żeby opowiedzieć o wszystkim, poza tym nie mamy za bardzo czasu, nie? Ważnym featurem ZeroMQ jest to, że ZeroMQ jest cross-platformowa. Oznacza, praktycznie z każdego języka programowania możecie tego użyć. Czy jesteście zapalonymi dotnetowcami, javowcami, czy specjalizujecie się w C++, bo pewnie takie osoby są tutaj, czy nawet czy używacie JavaScriptu, Node.js, proszę bardzo, możecie tego użyć. Albo Haskell, nie wiem, czy ktokolwiek z was tutaj programuje w Haskellu, no tak. Ewentualnie Python, Ruby, jakieś języki skryptowe. Wszystko działa, wszystko ładnie. Ten problem jest malutki ze wsparciem wszystkich feature'ów, nie? Jak na przykład wszystkich protokołów, ale to naprawdę są bardzo malutkie rzeczy i z reguły one szybko są naprawiane. Do tego, jeżeli rzeczywiście jesteście javowcami, istnieje czysta implementacja ZeroMQ w Javie, nazywa się ZeroMQ, jest troszeczkę wolniejsza, ale i tak jest szybsza od większości rzeczy, które mamy na rynku, więc jeżeli nie chcecie się bawić w taką czystą implementację, taką gołą, możecie tego użyć. Jeżeli jesteście zapalonymi dotnetowcami, oczywiście też jest wersja dla was, nazywa się NetMQ, dostępna na, obydwie rzeczy są dostępne na GitHubie. No właśnie, a jeżeli jesteście zainteresowani Audience Propensities, za około miesiąc udostępniamy publiczne API. Każdy z was, który się zarejestruje, będzie mógł sobie skorzystać, zrobić jakiś swój projekt albo zainteresował, albo nie wiem, przedstawić go swojej firmie z użyciem właśnie tych modeli, albo stworzyć sobie własne modele regresyjne i je uruchamiać. A jeżeli jesteście zainteresowani firmą Axiom, przepraszam za reklamę, ale myślę, że warto zobaczyć, wejść na stronę kariera, może znajdziecie coś dla siebie. Nasz stoi zaraz przy wejściu obok Stack Overflow. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Jeżeli o prezentację chodzi, to wszystko. Ja będę przez jakiś czas jeszcze stał tam niedaleko tego standu. Jeżeli macie jakieś pytania, możecie tam zadać. Jeżeli macie pytania bardziej rozłożone albo chcecie porozmawiać potem, zapraszam do kontaktu mailowego. Dziękuję bardzo.